Po raz kolejny mi się narzuca, że producenci troszeczkę przyhamowali z ilością aparatów z tyłu. Za bardzo się zrobiło. To jest już ten nowy pokrowiec, czyli tegoroczny i też jest lipa. No dobra, zacznijmy czymś na rozkręcenie tego wszystkiego. Długo nas nie było znowu i jak nas nie było, to przeczytałem gdzieś, że słuchawki wybuchają ostatnio. Sezon na słuchawki. Co prawda producent mówi, że to wcale nie słuchawki wybuchają, tylko to czynniki zewnętrzne są, ale ja nie wiem, przestraszyłem się, powiem szczerze. W tych mijających tygodniach na forum Samsunga pojawiło się doniesienie z Turcji. Jeden z użytkowników FreeBudsów, trójek Samsunga, stwierdził, że kupił nowe FreeBudsy. Nie ładował, bo było 36% na baterii, w związku z tym jeszcze nie ładował, nowy odpakował i dziewczyna mu od razu porwała. I pożałowała szybko, dlatego że przynajmniej z ich doniesień wynika, że jedna ze słuchawek wybuchła jej w uchu. Chłopak pobiegł szybko do no jakby najbliższego sklepu autoryzowanego Samsunga, mówiąc, co się wydarzyło. No i tam mu zaproponowali wymianę. Problem w tym, że dziewczyna straciła słuch na stałe, podobno w jednym uchu, tym, gdzie ta słuchawka wybuchła. Chłopak się przygotował, wziął zaświadczenie od lekarza, że utrata słuchu. Wziął zaświadczenie, że utrata słuchu wynikła właśnie z tego, że słuchawka wybuchła w uchu. I pobiegł do lekarza, wziął zaświadczenie z tym zaświadczeniem do Samsunga, z dowodem sprzedaży, z wyjaśnieniem, w jaki sposób były użytkowane, czyli że od kupienia nowe zostały wypakowane i po pierwszym wsadzeniu do ucha i zapuszczeniu muzyki wybuchły. W tym sklepie wcześniej zaproponowali mu wymianę i przeprosili, natomiast w momencie, kiedy później się zgłosił do Samsunga z tymi wszystkimi papierami, Samsung przebadał sprawę i stwierdził, że to wynikło z czynników zewnętrznych. Innymi słowy, bo to jest jedyna jakby interpretacja, w jaką można to czytać, to, że ten chłopak z Turcji chciał wymusić na Samsungu odszkodowanie. Nie ma innego wytłumaczenia, bo jeżeli to czynniki, i Samsung stwierdził, że ta słuchawka nie wybuchła, tylko że się zdeformowała, że straciła kształt. Nie wiem, ciężko powiedzieć, używają słów takich, żeby to było neutralne, w związku z tym diabli wiedzą co i jak. Ja widziałem zdjęcia tej słuchawki, bo one były publikowane przez właściciela na, nie wiem, czy na forum Samsunga, czy później już w serwisach tematycznych. Natomiast no, ciężko stwierdzić, bo ta słuchawka rzeczywiście jest zdeformowana. Natomiast na jednym ze zdjęć no, wygląda, jakby rzeczywiście tam nastąpiło coś więcej niż stopienie. Ja powiem szczerze, że mi się przede wszystkim zrobiło tak dosyć nieprzyjemnie, kiedy sobie pomyślałem o rany. Ja do tej pory nie sądziłem, nie myślałem o tym, że w takich słuchawkach to przecież są baterie. Baterie litowo-jonowe. Baterie litowo-jonowe są bateriami, które mają swoje narowy. Co prawda no, na pewno są sprawdzane i bardzo bezpieczne powinny być w każdych słuchawkach. Nie słyszymy raz w tygodniu przynajmniej, żeby komuś słuchawka wybuchała w uchu. Bogu dzięki zresztą. Ale tutaj mi się zrobiło rzeczywiście tak nieprzyjemnie. Już bez względu na to, czy to słuchawka Samsunga, czy jakakolwiek inna. Ale to takie nieprzyjemne. Nieprzyjemne uczucie, że ojej, elektronika może mi krzywdę zrobić, jak sobie włożę w ucho. Może, no. Każda bateria może, tak samo telefon w kieszeni może rypnąć, szczególnie jak go wygniemy. I tu podejrzewam, no oczywiście to wyłącznie są podejrzenia, ale możliwe, że w momencie, kiedy dziewczyna próbowała sobie tą słuchawkę umocować w uchu, względnie ją poprawić, po prostu za mocno chwyciła obudowę i no przez to ta bateria rypnęła. No bo to tak wygląda, że ta obudowa, no tak jak mówisz, jest zdeformowana. Wiesz ale co, wiesz co, ja nie wiem, czy to Samsung stwierdził, że to w ogóle chyba nie bateria, że to zadziałały czynniki zewnętrzne. Ja nie mam pojęcia jakie. No właśnie, czyli, że ktoś wcale nie wkładał tej słuchawki do ucha, tylko ją przypalił zapalniczką na przykład albo coś, bo czynniki zewnętrzne, no to kurczę, no nie jest bateria, bo tutaj nie ma potwierdzenia, że z baterią się cokolwiek niedobrego stało. No fakt, wiesz, kurde, no różne pomysły mają ludzie, może próbował podgrzać urządzenie i je wygiąć, żeby pasowało do ucha, no tego nie wiemy, no w każdym razie jest to przypadek chyba pierwszy taki, o którym słyszymy. Powiem szczerze, że to, znaczy
Inaczej, ludzie są oczywiście bardzo różni. Ja tutaj nie wykluczam żadnych możliwości. Szukałem dalej jakichś doniesień na ten temat, jak sprawa idzie, ale powiem szczerze, że nie znalazłem, najwyraźniej kiepsko szukałem. Natomiast tutaj no, chłopak się postarał, rzeczywiście no, zabrał tą dziewuchę do lekarza. Jakiś lekarz stwierdził, że rzeczywiście po pierwsze utrata słuchu, po drugie, że wynika właśnie z tego, że najwyraźniej coś jej w uchu trachnęło. Nie wiem, czy jakieś oparzenia miała, czy jeszcze coś innego. I to jest jakby dodatkowo, no i chłopak się jednak publicznie tym pochwalił. No i ja nie sądzę, żeby ktoś, kto spróbował, szedł jeszcze dalej w zaparte, jeżeli gdzieś jacyś spece u Samsunga stwierdzili, że to nie jest to, że słuchawka nie wybuchła. O rany. No w każdym razie rzecz dosyć ciekawa według mnie i taka, to mówię, dla mnie osobiście nieprzyjemna, bo jak sobie pomyślałem, że mi słuchawka może w uchu wybuchnąć, to mi się zrobiło nieprzyjemnie. Generalnie uważajcie. No. Jak już jesteśmy przy psuciu rzeczy, to też są ciekawe doniesienia z Chin na temat tego nowego Huawei'a składanego na dwie strony. Bardzo sporo pojawiło się, przynajmniej kilkanaście przypadków dokumentowanych fotograficznie, że po prostu ekran trachnął, co w zasadzie mogło być do przewidzenia, bo jednak zrobienie ekranu elastycznego, który wygina się w dwie różne strony i działają na niego dwie jakby siły w przeciwnych kierunkach, to nie jest prosta sprawa i coś może pójść nie tak, no i najwyraźniej chyba poszło. Natomiast zabawne jest to, że te przypadki bardzo rzadko docierają poza granice Chin, bo są szybko wyciszane przez producenta, o czym też piszą ci użytkownicy, którzy zostali problemem dotknięci, a mogą być zirytowani, no bo mówimy o telefonie kosztującym na nasze grubo ponad 10 tysięcy. Natomiast no, najwyraźniej coś się dzieje i no, tak naprawdę czekamy chyba na to, czy producent przypadkiem nie odwoła premiery globalnej albo nie przesunie jej, żeby usunąć problemy wieku dziecięcego w takiej konstrukcji. Jest to pierwsza tego rodzaju konstrukcja. No i generalnie chyba prawo Murphy'ego im zadziałało, że jak może coś pójść nie tak, to pójdzie. No przypomnijmy sobie pierwsze foldy, jakie miały problem, tak? Także tylko, że tutaj jest trochę inaczej, tak? W foldach problem no, nie był wyciszany, a tu niestety te przypadki są dokumentowane w serwisie Weibo i jak szybko tam te posty się pojawiają, tak szybko znikają. Przypadek nie sądzę. Natomiast coś się też niedobrego z tym telefonem najwyraźniej dzieje. No ale tak jak mówię, zrobienie czegoś takiego po raz pierwszy na świecie, no cóż. Najwyraźniej mogło coś pójść nie tak, bo to nie jest jednostkowy przypadek, bo w przypadku jednostkowym no to mnie się załącza od razu domniemanie winy użytkownika. Natomiast jeżeli tych przypadków jest więcej, no to znaczy, że coś chyba jest na rzecz. No ale zobaczymy. No tu będzie problem taki, że możemy się o tym wszystkim nie dowiedzieć, bo to Chiny. Tutaj jest, wiesz, mówisz o rzeczy, która jest nowa zupełnie na rynku i takiej konstrukcji nie było. Ja podejrzewam, że jak ludzie zgłaszają, to rzeczywiście problemy są. Natomiast są konstrukcje, które już są na rynku i problemy może nie tyle hardware'owe, co software'owe pojawiają się w różnych konstrukcjach. I tutaj taki serwis jest Cyber News, który od czasu do czasu robi testy systemów różnych smartfonów i przetestowali, słuchajcie, w Pixela 9 Pro XL. I okazało się, że Pixel 9 Pro XL wysyła całe mnóstwo danych użytkownika dosyć często, że podaje lokalizację. Nawet jeżeli GPS macie wyłączony, to i tak przy wyłączonym GPS-ie sprawdza Wi-Fi i sprawdza najbliższe punkty dostępowe i próbuje ustalić waszą lokalizację i ją wysyła. I to jest tak, że to takie przykre jest. Co prawda oni zapytali Google o zdanie. Google powiedział, że wszystkie smartfony wysyłają bardzo potrzebne dane do wszystkich aplikacji, na które zostały udzielone zgody. No sęk w tym, że Pixel wysyła również pewne dane związane z aplikacjami, na których jakby wysyłanie i pobieranie nie było żadnej zgody użytkownika i ludziom warto wierzyć, bo jakby serwis zajmuje się tym troszeczkę długo dosyć. No.
Także myślę, że zupełnie spokojnie można dać temu wiarę. Co 15 minut Google Pixel 9 Pro XL wysyła pakiet danych do Google. Urządzenie udostępnia lokalizację, adres e-mail, numer telefonu, stan sieci i inne dane telemetryczne. Co jeszcze bardziej niepokojące, telefon okresowo próbuje pobrać i uruchomić nowy kod, co potencjalnie otwiera zagrożenie bezpieczeństwa. To jest cyt dokładnie z Cyber News. Pixel wysyła dane użytkownika, tak, w tym device management, policy enforcement i face grouping. Dane co 15 minut wysyła do punktu końcowego o nazwie out. Co 40 minut żąda także podania punktu końcowego check-in. Wyświetlają są informacje o włączonym w telefonie funkcjach niskiego poziomu, takich jak wersja oprogramowania układowego, informacja o tym, czy połączono się z siecią Wi-Fi lub korzysta się z danych mobilnych, operator karty SIM oraz adres e-mail użytkownika. A i dane o lokalizacji są uwzględniane w żądaniu nawet wtedy, gdy GPS jest wyłączony. Telefon opiera się wówczas rzeczywiście na punktach dostępowych. Jest tego więcej, bo to, co wymieniłem do tej pory, to jest czubek góry lodowej, natomiast są rzeczy, które są znacznie bardziej niepokojące. Między innymi to, że właśnie się komunikuje z usługami, komunikuje jakby dane z usług, na które użytkownik nie wyraził zgody. W Cyber News nie otworzyli aplikacji zdjęcia ani razu, nie robili żadnych zdjęć. Mimo to urządzenie Pixel okresowo kontaktowało się z punktami końcowymi powiązanymi z usługą grupowania twarzy Google Photos bez proszenia o zgodę. I mówią, że te usługi są szczególnie wrażliwe, ponieważ punkty końcowe są wykorzystywane do przetwarzania danych biometrycznych. No, rozpoznawanie twarzy chociażby, tak, ale no. Trochę, powiem mi szczerze, ręce opadają, tym bardziej właśnie, że Google odpowiedziało, no tak, no przesyła, wszystkie telefony przesyłają, koniec, kropka. Nie wszystkie telefony przesyłają te wszystkie dane, które tutaj są wysyłane i nie są i nie powinny być wysyłane z aplikacji tam, gdzie nie udzielił użytkownik wyraźnej zgody. Ja myślę, że prędzej czy później znowu Unia Europejska się tutaj zgłosi, albo prawdopodobnie będzie, nie wiem, pozew zbiorowy jakiś, albo jeszcze coś innego i Europa nam się znowu tym zajmie, bo to w końcu smartfony amerykańskie. No wiesz, tu możliwe, wiesz, tak podskórnie wyczuwam, że możliwe, że chodzi o uczenie się AI-a, bo na czymś się musi uczyć, na czymś muszą się te modele trenować, a... Adaś, ale ja nie... Słuchaj, AI to jest rzecz tak pojemna, że hej, po AI można cię złapać internetowo za klejnoty i ścisnąć tak, że będziesz się tylko piszczał. To jest, wiesz, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie w AI-a takiego, jakiego my uważamy. A zrobił ładną graficzkę, a zbada moje potrzeby na potrzeby reklam. No nie, no kurczę, to nie jest tylko to. To jest po prostu cały przemysł oparty na twoich danych. No zresztą wiesz o tym. I powinna być dorozumiane powinno być to, że użytkownik najpierw musi się zgodzić, a później dopiero te dane mogą być wysyłane. No tak, ale chyba, że w umowie użytkowania rzeczywiście, której nikt nie czyta, na początku... Trzeba by przeczytać właśnie EULA. Dokładnie. I natomiast wiesz, tu. No tak, tylko że EULA też nie może być niezgodna na przykład z prawem europejskim, tak? Jeżeli prawo europejskie ci mówi, że musisz się zgodzić w sposób wyraźny na przesył danych, czy na udostępnianie informacji wrażliwych, no to kurczę, niestety, to nie wystarczy se tam naklikać. Tak, no mówię, tu jest o tyle ciekawe, że to jest no jakby telefon od twórców oprogramowania de facto też, więc jakby. Jedno z drugim plus trzecie, no nie fajnie to wygląda generalnie. Nie fajnie to wygląda. Ja ostatnio się złapałem na tym, że myślałem, że DuckDuckGo jest bezpieczną wyszukiwarką i bezpieczną przyglądarką. Kiedy się okazało, że owszem, DuckDuckGo w bardzo wielu miejscach nie udostępnia danych wyszukiwania i tego, co ja tam wpisuję, ale Microsoftowi akurat tak. Microsoft dostaje moje dane jako jedyny. Ma monopol po prostu na dane z DuckDuckGo. W związku z tym zrezygnowałem z DuckDuckGo, dlatego że skoro Microsoft może mieć, to i tak wszyscy będą mieli, w związku z tym dali Bóg. Nie ma czegoś takiego, wszystko jest na sprzedaż, a pieniądz nie śmierdzi.
Tak, tylko że wiesz co, wszystko jest ok, jeżeli się mówi, że my te twoje dane sprzedajemy, natomiast gorzej, jeżeli mówi się, o, my jesteśmy jedynymi, którzy chronią twoje dane, a je sprzedajemy albo oddajemy, bo jakby nie było, nie chcę, żeby tutaj były jakieś nie wiem, procesowe haki, gdzie można by się było złapać, no to to jest nie w porządku. Że uwierzyłeś w to zapewnienie ich, bo ja bym nie wierzył. Ja wiesz generalnie... co? Tak, tym bardziej, że naprawdę nie bardzo są alternatywy. To znaczy, jeżeli chodzi o samą wyszukiwarkę, jest w tej chwili kilka engine'ów, ale żaden tak naprawdę nie zapewnia porządnych wyników wyszukiwania, takich jak Google zapewniało 10 lat temu na przykład. No Bo Google tak. też dzisiaj nie zapewnia porządnych wyników wyszukiwania. Mało tego, odbiera coraz to kolejne opcje w wyszukiwaniu, na przykład, nie wiem, przeszukiwanie po cache'u. Dawniej był dostępny cache Google, jeżeli ktoś coś napisał gdzieś na stronie, to można było po to sięgnąć, a teraz w ramach prawdy i ujawniania wszystkiego i tego, żeby nas nikt nie oszukiwał, Google nie ujawnia cache'u, tak? I na stronach można zrobić wszystko, można umieścić artykuł, a później w nim pierdyliard zmian wprowadzić i wszyscy będą wiedzieli, że no przecież artykuł wygląda tak, a dobrze, ale 2 godziny temu wyglądał zupełnie inaczej. I to wszystko mówię, w ramach... Chciałem powiedzieć uśmiechniętej Polski. Nie, w ramach prawdy, poprawności i w ramach... Ja nie wiem, jak to się ma, bo to jest alogiczne kompletnie, no ale niestety tak jest. Tak to niestety jest. Największy świadczyciel usług wyszukiwarkowych po prostu zabiera kolejne rzeczy, które dawniej w ogóle były czymś oczywistym. Zresztą zabiera przez ten cały czas, bo to... Co jakiś czas sporadycznie są kolejne opcje z wyszukiwarki, po prostu odbieram. Jest to rzeczywiście coś niesamowitego. Tak, ja wiem, oczywiście istnieją engine'y webowe, które pokazują cache'a, tylko pod warunkiem, że ten cache został zachowany, bo to są engine'y webowe, które same z siebie tego cache'a nie zachowują, a jeżeli zachowują, są takie, które zachowują, to nie udostępniają go publicznie. W tej chwili, no nie wiem, no, najsłynniejszym jest Wayback Machine, tak, z Internet Archive. Ale tam niestety nie ma wszystkiego. No, tam jeżeli ktoś stronę zachowa, no to ona będzie. Jeżeli jej nie zachowa, no to jej nie będzie po prostu. I o ile MGSM-a sobie można sprawdzić wstecz aż do, nie wiem, grafiki musztardowej, bo taka kiedyś była na MGSM-ie, no to jeżeli chodzi o inne strony, szczególnie efemeryczne, takie, które się pojawiają na moment, albo takie, które się pojawiają i są natychmiast zmieniane, no to niestety się już nie sięgnie. Dawniej można było. Przez Google. W tej chwili. Także niestety, no kiepska sprawa. Przejdziemy chyba do smartfonów, co? No chyba tak, chyba powolutku tak. Jacek, okazało się, że ponoć jesteś do palikota podobny. Do palikota jestem podobny. No cóż, no skoro ktoś twierdzi, że jestem do palikota podobny, no to na zdrowie, no. Mówiąc, wielkiego podobieństwa nie widzę. Dwa tygodnie temu ktoś stwierdził, że jestem podobny do reżysera Władcy Pierścieni. 3 tygodnie temu albo 4 do jeszcze kogoś innego. Dalibóg, do kogo wam jestem podobny, jeżeli was to bawi, do prawdy. Już chyba lepsze. No właśnie najbardziej smutne jest to, że ludzie patrzą generalnie na to, jak wyglądamy, a nie jak mówimy. No ale trudno, to jest niestety normalne w internecie, tu wystarczy wyglądać. Kochani, jak tak jesteście, wszyscy, którzy jesteście tutaj dla wyglądu, idźcie gdzieś do jakichś ładnych dziewczyn na TikToku. Tak. Jest naprawdę pewnie pierdyliard ładnych dziewczyn na TikToku. Nie wiem, bo nie korzystam z TikToka. Ale prawdopodobnie jest. Idźcie tam po prostu, jeżeli potrzebujecie wyglądu. My nie wyglądamy. Nie będziemy tutaj sztuk robili. Tańczyć nie będziemy. Gadać tylko będziemy. Ładni nie jesteśmy. No dokładnie. Dobra, słuchajcie, nie wiem, zaczniemy chyba od, właśnie mi się podoba w ogóle, bo ja nagrywając unboxing powiedziałem, że to jest gorąca nowość, no jest gorący. Znaczy powiedziałeś też, że nie wiesz dlaczego gorąca, dlaczego tak wszyscy czekali. No, ale to gorąca się, że tak powiem, okazało, że cholera jest. Aha. Galaxy S24 FE, nowiutki, pachnący nowością i świeżością. No na zimę jak znalazł. Co? Na zimę jak znalazł. Właśnie dlatego on ma chyba premierę dopiero teraz, a nie miał wcześniej na lato.
No słuchajcie, dobrze nie jest. No, źle też nie oczywiście, bo to jest faktycznie mocna, wydajna maszynka, której tak naprawdę niczego nie brak. I dobrze Trzeba jest zło. trzeba było Samsungowi odpuścić tego Exynosa chyba po prostu. A, to myślę, że powinni. Ale kurde, to jest ciekawe, bo na przykład w A55 inny Exynos chodził świetnie, byłem z niego mega zadowolony. Ale A to tu jest jest... kwestia, nie, to jest kwestia modelu, bo wiesz, bo interfejs jest w końcu taki sam. Wykorzystanie poszczególnych podzespołów jest takie samo. No to jest kwestia niestety tego konkretnego modelu procesora. No. Jo, o to chodzi. To jest to, co mówiłem wam na którymś live'ie, że nie oceniamy producenta, że generalnie Exynosy są do niczego, Mediateki do niczego, Snapdragony do niczego, tylko patrzymy na konkretny model. No bo mówię, Exynos A55, polecajka, jest super. Tu, no niestety, słuchajcie, ale to też jest dziwne, bo on ma problem, ale z benchmarkami. Wczoraj zrobiłem próbę, bo benchmarki wyszły niepokojąco. Stabilność w stres testach niewiele ponad 50%, nie osiągnęła nawet 60%, które ja osobiście jako tester uznaję za granicę dopuszczalności, powiedzmy, przyzwoitości. Tu jest poniżej. W stres teście AnTuTu to w ogóle wyszedł taki wykres, jakiego ja w życiu nie widziałem, bo w zasadzie skacze ta wydajność po całym ekranie, po całym zakresie, który mamy na grafice pokazany. I robi się naprawdę ciepły skurczyk. Ale no, zaniepokoiłem się tym i mówię, dobra, kiedy się telefon grzeje? No, a dobra, nagrywamy 8K ze stabilizacją. No i wróciło trzepanie telefonem, czyli to, co robiliśmy kiedyś z Xiaomi 14. Robiłem wczoraj z Samsungiem. Ręka mi prawie odpadła, nagrałem półgodzinny film w 8K, który miał tam, nie wiem, 30 parę giga po zważeniu i choroba, a on się zrobił ledwoletni. Ledwoletni i lagów nie było. I teraz pytanie, czy ten procesor ma jakiś problem z benchmarkami i po prostu benchmarki go rozkładają, a telefon problemu nie ma? Czy nie wiem, co tu się odpierdziela, bo mówię, no zrobiłem takie próby, no jeszcze muszę pograć Fortnite'a, ale to czekam, jak młody wróci ze szkoły, niech on się męczy z tą grą, ja nienawidzę gier mobilnych. Niech on pogra, bo akurat ta gra no, słynie z tego, że lubi nagrzać telefon. Puścimy Fortnite'a, zobaczymy, co będzie, jak zacznie młody na tym grać. Przy nagrywaniu 8K bydle się nie grzeje, więc może nie ma problemu, tylko występuje tylko w benchmarkach. W każdym razie... GSM China mówi, że opłaca się za tę cenę, co oferuje producent. Nie są! Już chyba nikt tak. Nie mówi, że się nie opłaca, może się opłaca, Adam po prostu mówi, że się grzeje no, na benchmarkach. Ja tylko zasygnalizowałem pewien problem, na który myślę czekaliście. Bo jak tylko był news, że będzie miał ten telefon Exynosa, to wszyscy od razu załączyli hejt. No i pierwsze, co mnie uderzyło, mówię nie, to ja go przeoram benchmarkami na dzień dobry, bo na pewno jest, bo na pewno chcę sprawdzić, czy jest problem. No sprawdziłem, w benchmarkach problem jest, przy nagrywaniu 8K nie. Nawet bym powiedział, że ten telefon był dużo chłodniejszy od konkurencyjnych modeli, którymi nagrywałem w 8K krótkie sentencje, krótkie. Tu nagrywałem ponad godziny. No to słuchaj, twoja porada w zasadzie brzmi, ludzie, korzystajcie ze smartfona, ale nie próbujcie na nim uruchamiać benchmarków, bo to no, niepolityczne jest. Od benchmarków my jesteśmy. Ale to jest, ja sobie... wiesz, dziwne, natomiast coś może tu się dziać. I teraz po pierwsze, co ja robię. Nie będę robił recenzji w tydzień tego telefonu. Po drugie, czekam na kolejny update. Bo możliwe, że coś wyjdzie. No inaczej, update wyjdzie anyway, natomiast możliwe, że coś odkryją, że się dzieje. Natomiast cała reszta tego telefonu, cała reszta, słuchajcie, jest super i tak jak kolega napisał, adekwatna do ceny, a nawet lepiej, bo zdjęcia, powiem wam, że no, są bardzo dobre. Nawet mnie zoom cyfrowy trochę zaskoczył, bo spodziewałem się padła. Po prostu. Po tym obiektywie, po tej matrycy, no spodziewałem się... Zoom cyfrowy będzie sobą, zoomem cyfrowym będzie kasza na ekranie. No wiecie co, no widać, że oczywiście jest naturalna degradacja detali, ale jest to oglądalne póki co. Może Samsung uruchomił AI-a postprocessingu dla zdjęć. Słuchaj, no na pewno. I wygląda to znacznie lepiej niż wyglądało do tej pory. Wiesz co, na pewno w tym bierze udział AI, no bo matryca tele nie jest jakaś nadzwyczajna w tym telefonie.
Słuchaj, jest odczuwalny lag na przykład w momencie, kiedy robisz zdjęcie z zoomem cyfrowym, a później je oglądasz? Minimalny. Minimalny. Ale nawet... jest. W momencie, kiedy jest odczuwalny, to znaczy, że ono jeszcze przechodzi przez post-processing i ja tam działa po prostu jakiś AI. Nie wiem, na ile wyjdzie. No robię zdjęcie, czegoś mniej złożonego, czegoś bardziej, słuchajcie, zrobię zdjęcie czegoś bardziej złożonego niż ściana, no bo umówmy się, że na jednolitym kolorze to będzie widać, no. On ma 50 megapikseli, robi pewnie w 12, tak? Znaczy się głównym tak, natomiast on ma jeszcze, pamiętaj, teleobiektyw i no pytanie, w jakim stopniu to jest wykorzystywane, łączone, whatever. Bo wiesz, no tego ja nie wiem. Tele jest no biedny, tak? Bo tele ma 8 megapikseli tylko. Tak, ale słuchaj, to o jakim zoomie cyfrowym mówimy w takim razie? Jakiego rzędu to jest powiększenie? 30 razy maksymalny, jaki ma ten telefon. Aha, okej. Okay. Pytanie, czy on jest realizowany za pomocą głównej matrycy i kropowania jej, no bo ma 50 mega, więc jest z czego kropa robić. Czy... Wiesz co, sorry, jeszcze Fifarfa mówi, że nie widać rzeczywiście, bo nie widać tego, co pokazywałeś na ekranie, bo masz rozmywanie, w związku z tym rzeczywiście się nie daje. No, jakbyś na momencik masz rozmywanie wyłączyć, to wtedy może coś się zobaczy. Nie wiem, czy w przeglądarce jestem w stanie to zrobić, bo w tej chwili ja jestem na przeglądarce. Okej. Świetnie, bo dobra. Nie zrobię tego w tym momencie chyba. Jeszcze sprawdzę. Dobra, mogę. W zasadzie to wyłączy. Dobra, udało się wyłączyć, no ale to... Anyway, muszę to zrobić jeszcze raz, tylko no musicie patrzeć. No robię spoko, to ty rób, ja jeszcze coś powiem, bo tak naprawdę on również ze specyfikacji wygląda zupełnie nie najgorzej. Podoba mi się to, że jest ładowanie bezprzewodowe. Nie wiem, co prawda, jakiej ona jest mocy, prawdopodobnie nie więcej niż 10 watów. Chyba dziesiątka. No. 25-watowe ma w każdym razie to przewodowe. Samsung jak zwykle nie dodaje w przeglądarki, jakby ładowarki. Natomiast jest dynamiczny AMOLED, jest Corning Gorilla Glass Victus, 120-hercowe odświeżanie, jasność ta szczytowa w piku 1900 nitów, to też jest naprawdę bardzo fajnie, on powinien w słońcu być ładnie widoczny. Bardzo mi się to podoba, to, że jest IP68, to jest rzecz bardzo fajna, natomiast jeżeli chodzi o pamięć, no to powiem szczerze, że no tutaj to jest zawsze kwestia ceny, tak? Mamy wersję od 128 do 512, ale tylko 8 giga RAM-u. No niestety jest 8 giga RAM-u. Chciałem ci przerwać, bo wracam do tego. Otóż laga nie ma. Co więcej, na tym 30-krotnym zoomie zrobiłem zdjęcie mojego zegarka. No widać coś na kształt pikseli. Oczywiście widać, że to jest przetworzenie, no bo piksele tak naprawdę nie wyglądają. Natomiast no, daję wam to mniej więcej obraz tego, że ten zoom 30-krotny, pomimo tego, że no, jest zoomem cyfrowym, tak, w tym telefonie działa zaskakująco dobrze, bo generalnie 30 większości telefonów no, to już robią takie mydło, że szok. A tu no, efekty są może nie jakieś spektakularne, ale są nie najgorsze jak na to, powiedzmy, jak na moje oczekiwania. Jeszcze chciałem dodać, że ten telefon, jak już zdecydowaliście, że go chcecie kupić, zoom optyczny ma 3-krotny. Jeżeli się zdecydowaliście już na ten telefon, to kupujcie go teraz, bo są do rozdania słuchawki i to są te droższe Budsy od Samsunga, nie te, co wybuchają, tylko te lepsze. Wybuchły raz, przypomnijmy, które normalnie kosztują 500. Więc no... Warto opchnąć i odzyskać część kasy, natomiast no cóż, patrzę na komentarze. Adaś, 30-krotny zoom cyfrowy, czekaj, nie wiem, czy będzie widać, muszę poczekać, bo ja też mam laga tutaj na TikToku, w związku z tym nie wiem czy widać to, co pokazuje, czy nie. Widać no, jedno to... zdjęcie, a tutaj jest 30-krotne. No, ono jest paskudnej jakości na TikToku oczywiście, bo to jest jak jest. Natomiast tu jest 30-krotny zoom cyfrowy na tym zdjęciu.
No tak, ale Nie wiem, czy widać, ale kurde, literki po prostu są wyraźne jak jasny gwint. Także no to, tak, to ale nie, nie jest to, że czy jest. Ja wiem, że u was nie widać, ale u mnie one są po prostu ostre. zdaje mi się, że przy okazji pokazujesz też dużo droższy telefon. No ale to już Tak, jakby. oczywiście, że nie. Mnie nie chodziło o dużo droższy telefon, chodziło mi o 30-krotny zoom cyfrowy. To znaczy, oczywiście, za większe pieniądze można mieć ten. Chodzi No. mi o to, bo słuchaj, bo jakość zoomu cyfrowego naprawdę nie jest zależna bardzo mocno od tego, jaki drogi jest telefon. Trochę może być zależna od tego, jakie są aparaty zainstalowane, i tutaj u mnie rzeczywiście są lepsze. I od Natomiast. No, Słuchajcie, bardzo fajne. ja wam pokażę jeszcze zdjęcie, które zrobiłem wczoraj, no bo w domu nie mam nic ciekawego. Tu w tle, to jest szeroki kąt, tu w tle widzicie budynek, wieżowiec. Pokażę wam jego zdjęcie na... Złą stronę przewijam zdjęcia. Pokażę wam jego zdjęcie, to jest jego zdjęcie na tym zoomie maksymalnym optycznym. Widzimy już, że coś na wieżowcu stoi. A teraz wam pokażę tą cyfrówkę. Ja się z miejsca wtedy nie ruszyłem. To jest już ujęcie na zoomie cyfrowym. No i powiem wam tak, jeżeli ja nadal mogę wyróżnić szczegóły ścian i tego, co stoi na dachu z barierkami, to jeżeli mówimy o zoomie cyfrowym, ja to powiększę teraz, żebyście też dobrze widzieli. O, więc jeżeli mówimy o zoomie cyfrowym, to według mnie jest nie najgorzej, zważywszy na to, że nie jest to pełny flagowiec. Pytanie o to, jaki on ma zoom optyczny. Kurde, ja nie znoszę mówienia o zoomie optycznym. On ma hybrydowy trzykrotny zoom. Ma przybliżenie optyczne, bo to jest tylko trzy razy. Część jest wycięta z matrycy 50-megapikselowej, część jest powiększona w cyfrowo, część jest realizowana przez teleobiektyw. To nie no. jest de facto zoom optyczny. No kurde, no nijak. To, że cały aparat to jest optyka, to nie znaczy, że kurde, każda rzecz z nim związana jest z zoomem optycznym. Myśmy o tym zresztą wielokrotnie już rozmawiali. Zoom optyczny rozumiemy taki zoom optyczny, jaki jest realizowany w aparatach fotograficznych, normalny, tak? To jest zoom optyczny. Natomiast w smartfonach są stosowane sztuczki, różne sztuczki. Po pierwsze, duża matryca i wycinanie kawałka matrycy, wtedy jest bez utraty jakości, ale jest mniejsza rozdzielczość po prostu. Jest stosowane teleobiektywy, gdzie rzeczywiście te, które mają ruchomą soczewkę, są w stanie coś zrobić. Są takie teleobiektywy, które nie mają ruchomej soczewki i też mogą coś zrobić dzięki tej malutkiej, maciupeńkiej optyce, która tam jest, ale która jednak potrafi uzyskać większą ogniskową. No i jeszcze, no i jest cyfrowy oczywiście, tak? Cyfrowy no. podbijany przez sztuczną inteligencję. I kombinując przez te wszystkie jakby możliwości, gdzie można usprawnić robienie zdjęcia z powiększeniem w smartfonie, uzyskujemy to, co uzyskujemy we współczesnych smartfonach. To jest kombinacja tak naprawdę za każdym razem, albo prawie za każdym razem tego samego. A zoom optyczny generalnie, no nie ma czegoś takiego jak zoom optyczny tak naprawdę w telefonie, bo zoom... Pozdrawiamy Pieniny. Cześć, panie kosmito. Zmiany ogniskowej, a tu mamy albo. I w telefonie mamy albo. I o optyczności byśmy mogli mówić w momencie, gdybyśmy wyłącznie korzystali z obiektywu tele i nic więcej już z tym zdjęciem nie robili. Wtedy faktycznie mówimy, że to jest przybliżenie optyczne, nie? Natomiast tak jak Jacek mówi, tu wchodzi w grę oprogramowanie, tu wchodzi w grę możliwość kombinowania zdjęcia z tele ze zdjęciem wyciętym z dużej matrycy. To wszystko razem jest bindowane, łączone. Więc zoom bezstratny prędzej, natomiast optyczny no tylko właśnie wtedy, kiedy wykorzystamy jedno szkło, a kiedy wykorzystamy... Z tym bezstratnym też bym, słuchaj, był ostrożny, bo jeżeli ktoś zapisuje zdjęcie w JPEG-u, to już jest stratny. No niby tak, no. Natomiast no trzeba pamiętać, że tak naprawdę telefonów z prawdziwym zoomem to ja pamiętam jedną serię i to były jakieś zoomy od Samsunga, gdzie rzeczywiście tubus obiektywu był wysuwany, ruchomy i ogniskowa była zmienna. Jeszcze dwa Panasoniki. Tak, faktycznie masz rację, ale to była bardzo totalna nisza. Zmienną ogniskową, ale już niestety skokowo ma Tecno Phantom, tylko nie pamiętam, chyba X on się nazywał.
który miał to jako pierwszy. No i Huawei Pura ma obiektyw, który przełącza się pomiędzy dwoma ogniskowymi, natomiast nie ma płynności, czyli jest znów, tak jak w telefonie, albo, po prostu w tych mamy jeszcze jedną ogniskową więcej do dyspozycji, ale nie ma już telefonów takich, że jak w aparacie kompaktowym obiektyw nam się wysuwał, czy jak w lustrzance pokręcaliśmy, zmieniliśmy płyn, nie ogniskową. I wszystkim... mnie się wysuwa, wiesz, u mnie się wysuwa obiektyw. Musiałbym zdjąć case'a, ale się wysuwa. No wysuwa się. Okej, ale on się nie wysuwa płynnie. On się... Znaczy, wysuwaj to się wysuwa płynnie, natomiast korzysta tylko rzeczywiście z dwóch ustawień po prostu. Kresy, no o tym. Płynną. Ja o tym nie mówię. Wiem, czy będzie widać znowu, bo mam znowu ten problem, teraz zobaczyłem, bo ja widzę z opóźnieniem. Widzicie. A na Skype'ie nie bardzo, w związku z tym... O, w ogóle zniknąłem. No. Ale zniknąłem. No miedziu. Ja no, nie będę wyłączał w tej chwili, to w każdym razie się wysuwa. No, jak ktoś bardzo chce, to może zerknąć w mój tekst na temat Pury na MGSM-ie i tam znajdzie, zobaczy, że się wysuwa. No. I tam po prostu no widać, że on się wysuwa jakiś zakres, ale nadal mamy tylko albo, dwie ogniskowe mamy skok. Nie mam płynnego przesuwu. Niestety mechanika to wymaga dużego obiektywu, to wymaga dużego mechanizmu. To sprawia, to czyni telefon przede wszystkim nieszczelnym i to sprawia o problemy. Dlatego to zniknęło i tego w telefonach mieć nie będziemy, bo telefon nosimy w kieszeni, a w kieszeni co mamy? Kurz. To zamykam. Paprochy mamy, paprochy. No. Łysy, w brodzie lepiej wyglądałeś. No zapuszczam, ale ja tu nie jestem po to, żeby wyglądać generalnie. Prawda? Już raz tłumaczyliśmy, spóźniłeś się na tłumaczenie. Będzie no. Na YouTubie, możesz sobie wejść na YouTube'a i cofnąć, bo my tam tłumaczymy dokładnie kwestię naszego wyglądu. No. Dobra, i w każdym razie, podsumowując, jest to smartfon, który jest wart grzechu według mnie. Możesz przypomnieć jeszcze ceny? Zdecydowanie jest wart grzechu. Co do cen? 3200 za wersję bazową, czyli 128 pamięci, 256, 3450. Plus słuchawki, póki co 4900 słuchawek gratis. 512 u nas nie będzie? Nie będzie. Ja bym się, słuchajcie, długo nie zastanawiał. Tam są 200 różnicy pomiędzy dwukrotnie większą pamięcią w związku z tym. Ale pamiętajcie, że za czwórkę macie już S24 z plusem. No, no można plusa ewentualnie, tak. A no, bo najważniejszego wam nie powiedziałem. FF w tym roku urósł. On jest rozmiaru plusa, jakby coś. Jest większy niż zeszłoroczny model. To też musicie wiedzieć. No i kolory ma zarąbiste. Wczoraj się sprawdziłem, bo prosiliście o to na live'ie. Żółty, seledynowy, szary, błękitny i taki ciemnoszary. Ci, którzy kochają tłukące się szkło na tyle, to jest Victus Plus, z przodu też Victus Plus. Bo wczoraj też była na live'ie dyskusja, że ja wolę plastik, bo plastik mi się nie potłucze. No ale użytkownicy wolą szkło, no to mają szkło. Chcieli widocznie, Samsung zrobił szkło. Oczywiście jest wodoszczelność, bo nie wiem, czy to Jacek powiedział, IP68. Tak, mówiłem, że IP68, te ramki są dosyć fajne. Jak tak z profilu się zobaczy, to jakbym starszego iPhone'a widział po prostu. Trochę tak. Jak same ramki, jak zamknąć na same ramki. Kurczę, zrobić węższą, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. No tak, można by było. Zatem znowu kurczę, bateria poniżej 5000. Ja wiem, że się kłócą o szczegóły, ale nominalna pojemność tej baterii to jest 4565, czyli niecałe 4600, tak? 4700 jest typowa. Także to kurczę, no z tą baterią też znowu, ja nie rozumiem tego po prostu. No i 25-watowe ładowanie, a chciałem zrobić mały wtręt, bo są dwa szybkie pytania na TikToku. Czy G84 do tysiaka to sensowny sprzęt? Tak, do tysiaka sensowny jak najbardziej polecam. A35 czy dobry? Wiesz co, zobacz sobie M35 jeszcze. Podobny model, ale z większą baterią. Co nowo tam jest? Minimalna różnica, zerknij, M35. Czy przypadkiem byś nie wolała? A tak czy inaczej odsyłamy do sklepu, bo warto jednak wziąć do ręki smartfona, zanim się go kupi i zobaczyć, jak to działa. Jak w ręce leży.
Także Andziu, jeżeli tylko możesz, to warto zajrzeć do jakiegoś elektromarketu, wziąć to do ręki, zobaczyć, jak ci się przesuwa ekran, nie wiem, zdjątko sobie zrobić jedno, pięć albo kilka innych jeszcze rzeczy, tylko pamiętać później o wykasowaniu, jeżeli sobie będziesz robiła selfiki. Jeżeli będzie pasował, można brać. Dobra, wróćmy. Wróćmy, bo Realme pokazało, właściwie to jeszcze nie pokazało, tylko zapowiedziało właściwie, ale wszystkie elementy specyfikacji są znane, w związku z tym nie ma tutaj problemu. Model P1 Speed z 5G czasami występuje u Realme również, bo obsługuje 5G, bo ma Dimensity 7300 Energy. Tak, taki tajemniczy procesor, który jest bardzo podobny do 7300, tylko tam coś, nie wiem, związanego z oszczędnością energii, zdaje się, ma. Już nie pamiętam, wybaczcie. Na procesorach się aż tak bardzo nie znam. Nie podali rozmiarów, natomiast cała reszta jest praktycznie znana. 5000 mAh bateryjka, te 7300 w Energy w obudowie również. OLED 667, Full HD pracujący przy 120 Hz. 256 plus 12. Tutaj RAM-u Realme nie żałowało. Natomiast UFS 3.1 pamięci. Tak, UFS 3.1 i LPDDR w czwórki w RAM. Natomiast aparaty fotograficzne jest 50 plus 2 z przodu 16, także tutaj szału wielkiego nie ma. Czytnik linii papilarnych pod ekran wpakowali. Sam smartfon dla mnie jest brzydki. Co prawda kolor ma bardzo ładny, taki granatowy, taki kryształowy granat to jest. Bardzo ładny, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o design, to jest ten design, który mi się najmniej podoba ze wszystkich możliwych, które w tej chwili występują w sklepie. Widzisz, a mi najbardziej, no ale rzecz gustu oczywiście, to design typowy dla Realme, po prostu ich klasyczna okrągła oprawka, która mieści tak naprawdę de facto jeden aparat, a wygląda jakby miały być tam cztery. No, Mati się ze mną zgadza, zobacz, P1 brzydki strasznie, no mówię brzydki strasznie, ta kuchenka jest straszna. Można to zrobić lepiej, rozsuwając troszeczkę aparaty bardziej, albo dodając tam ramki, albo jeszcze jakieś inne cuda na kiju, ale to wygląda kurde źle. Przynajmniej jest symetryczna. A tak, najgorsze, mnie to czasem oczy bolą, jak widzę te niektóre asymetryczne ramki. No to, co ty pokazywałeś, to po prostu krew z oczu, jak dla mnie. Ale wracając do tego Realme, co jest fajne, ma 7,6 grubości tylko i szczelność IP65 jeszcze będzie miał. No nie wiadomo, czy on dotrze do Europy w ogóle. Wy pamiętajcie przez cały czas, że mówimy o tych szczelnościach, o tych szkłach, ale każde szkło się tłucze, a każda szczelność się rozszczelnia. W związku z tym pamiętajcie, bardzo proszę. Ja wiem, że pamiętacie, jak zaglądacie tutaj, to pamiętacie, ale gdyby ktoś zajrzał przypadkiem i ma smartfona, który jest świetny z Corning Gorilla albo z innym fajnym szkłem, nie wiem, Asahi na przykład, albo z Pandą, a jeszcze do tego ma odporność military standard którąś. Nie, każdy telefon można zepsuć, każde szkło można potłuc. Każdy upadek może się skończyć tym, że telefon po prostu będzie do śmieci. Podobnie jest ze szkłami, podobnie jest z odpornościami, ze wszystkim tak jest niestety. Także uwaga, uwaga, a producenci bardzo często w warunkach użytkowania piszą w tych papierach, które tam dostajecie, które są takim drobnym druczkiem, że uszkodzenia mechaniczne nie będą honorowane, jeżeli chodzi o gwarancję. Na przykład, no i już, albo że zalanie nie będzie honorowane mimo IP68. W związku z tym cieszcie się, że macie takie smartfony. One w większości wypadków rzeczywiście wytrzymają więcej niż zwykłe, natomiast pamiętajcie o tym, że one również się rozszczelniają, rozbijają. No i cóż, no tak to już niestety jest. No bywa, słuchajcie. I po P1 Speed Realme pokazało rzecz jeszcze jedną i to jest taka tania półeczka, gdzie można jakby w miarę ekonomicznie smartfona sobie kupić. Czy warto, to jest inna sprawa, ponieważ smartfon jest oparty na Unisoku T612, mowa o C65S. C65S poza tym Unisokiem ma IPS-owy wyświetlacz 674 w HD pracujący, ale przy 90 Hz. Ma 128 plus 6 pamięci, także to go sytuuje zdecydowanie w budżecie, chociaż 6 giga to jest całkiem miło jak na budżetowego smartfona.
50 megapikseli plus jakaś popierdółka do rozmywania tła z tyłu i 8 z przodu. Smartfon, bo oni wszyscy teraz podają to IP. IP54 mam. Okazało się, że warto wydawać pieniądze na IP, bo klient jak widzi, że jest IP, to już mu się wydaje, że ojej, można nurkować w oceanie. Nie można. IP54 może mały deszczyk ewentualnie przeżyć i to też schowany w ręce. Natomiast nie sądźcie, że to wystarczy smartfonowi do prawdy. A propos IP, szybciutki wtrend, padło na TikToku pytanie, co myślimy o hamerze Iron V. Przede wszystkim wytrzymały i chyba tyle, bo jeżeli nie oczekujesz wiele i używasz smartfonu głównie do podstawowej komunikacji, to spoko, ale jak dla mnie w tym telefonie brakowało lepszego wyświetlacza i ciutkę lepszych aparatów, aczkolwiek ten nocny na tle kilku innych Chińczyków, które testowałem, był całkiem dobry. Mówimy o aparacie noktowizyjnym. Jeżeli to ci się przyda, to Iron V ma to dobre. To znaczy, rzeczywiście. Ja bym tego nie nazywał aparatem noktowizyjnym. To jest aparat dedykowany do zdjęć nocnych rzeczywiście. Natomiast nadal to nie jest noktowizor, tak? No to nie, znaczy, a propos... Wykorzystuje pod czerwień. Wykorzystuje diody pod czerwień. Patrząc na zasadę jego działania. Okej. Okay. Można go nazwać noktowizyjnym, oczywiście w cudzysłowie, Ale skoro wykorzystuje pod czerwień, no to jednak nie jest to taki zwyczajny aparat, tak? No tak, to znaczy od lat już, czy Dogi, czy nie wiem, Blackview, czy różne inne firmy takie chińskie produkują tego typu aparatu, także to nie jest jakby nowość, natomiast jeżeli ty go miałeś w ręce, to ja chciałbym się dowiedzieć, słuchaj, czy on płynnie działał, bo tam jest Helio G36, czy ta interfejs to tam płynnie działał i ten wyświetlacz też dawał radę, tak? Wyświetlacz nie dawał rady w słoneczne dni, bo to jest zwykły IPS, w dodatku przykryty grubym szkłem, więc jakby z tego powodu już i HD+, tylko, więc wyświetlacz, tak jak powiedziałem, prosiło się tam o lepszy. Jeżeli chodzi o płynność działania, to też jak powiedziałem, jak nie wymagasz od tego telefonu dużo, to da radę. Do podstawowej komunikacji wystarczał. Na GPS-ie się przejechałeś na nim? Co? Na GPS-ie się przejechałeś samochodem? Tak, robił w Janosiku, no akurat to działało. Generalnie wszystko w nim było ok, poza tym, że mówię, prosiłem, baterię ma dużą dosyć. Natomiast bardzo mi brakowało lepszego wyświetlacza, głównie. To był taki pierwszy mój zarzut co do tego telefonu. Pamiętajmy, że jest to tani telefon stosunkowo, więc też Adam miał tego smartfona w ręce, w związku z tym szanuję zdanie, natomiast ja tylko ostrzegam, bo to co Adam mówi, to żeby się po nim nie spodziewać nie wiadomo czego, chodzi tak naprawdę o ilość uruchamianych naraz aplikacji. G36 to nie jest tytan wydajności. Przy wyświetlaczu HD on prawdopodobnie daje radę, ale jak uruchomicie za dużo aplikacji, w mikowate akurat, jeżeli uruchomisz na nim za dużo aplikacji, to po prostu szansa na to, że będzie płynnie działał, jest niemal żadna. Albo to jest żadna. Tak, że wiesz, jak odpalisz, nie wiem, Facebooka, no to już i on zostanie w tle, to już kolejna apka będzie, wiesz, muli. Jeżeli potrzebujesz do roboty, to jest smartfon całkiem fajny, jeszcze sobie radyjka posłuchasz, bo on ma bez słuchawek, można sobie go położyć obok i słuchać, nie mając sznurka na szyi. No otóż to, no. Natomiast mówię, nie należy się spodziewać cudów. Są na rynku smartfony lepsze, nie wiem czy tańsze, ale są lepsze, jeżeli chodzi o wydajność troszeczkę. A oferujące jakby podobne rzeczy związane czy z fotografią właśnie tą nocną, czy nie wiem, z wytrzymałością, tak? Bo on ma i IP68, 69K, military standard. Ale mówię, takie smartfony są na rynku, warto się rozejrzeć. I warto również to samo, co wcześniej radziłem płci pięknej, przejść się jednak do sklepu i wziąć do ręki i zobaczyć, jak to działa. Tak. Bo co ci z tego, jeżeli on wytrzyma ci upadek, wytrzyma, nie wiem, piach, iskry albo jeszcze coś innego w momencie, kiedy będziesz się wściekał za każdym razem, jak Adam, będziesz chciał wejść na Facebooka, a jeszcze w tle se zapuścić jakąś muzyczkę, żeby ci przygrywała do tego Facebooka.
no to wtedy się może okazać, że to nie jest jednak najlepszy telefon, albo nie tego oczekiwałeś po smartfonie, który jest smartfonem wytrzymałym. No smartfon wytrzymały też powinien w miarę płynnie działać mimo wszystko. To nie musi być tytan, wydajność tam, nie muszą być najlepsze Snapdragony. Nie musi być gigabajt pamięci, natomiast no, terabajt chciałem powiedzieć. Natomiast no tutaj te 6 giga rzeczywiście wygląda, jakby tego RAMu wystarczyło mu. No, 64. Tak, tu akurat z pamięciami to, przy tym to też nie są te najszybsze pamięci, pamiętaj, ale tak, mówię, tak. Jakoś to działa. No. To nie jest tak, że wiesz, że ten telefon w ogóle jest nieużywalny. No tylko to nie jest telefon dla kogoś, kto pobiera i używa bardzo dużej liczby aplikacji. No, może tak. I ciężkich aplikacji na pewno się nie nadaje do grania. No, ale to chyba było oczywiste, mi się wydaje. Mordredo, słuchaj, zajrzyj na MGSMA. Wrzuć sobie w porównywarkę, słuchaj, i zobacz, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak się różni Motorola Edge 50 Ultra od OnePlusa 12, bo to jest taka podstawowa rzecz, którą można wykonać po prostu różne od segmenty. Już. Pytanie, czy chcesz wydać więcej czy mniej, bo oba telefony są w porządku. I teraz pytanie, tego oczekujesz, bo porównujesz flagowca z quasi-flagowcem, semi-flagowcem, telefonem pozycjonowanym oczko niżej. I ile zaoszczędzisz, kupując Motorola? No ja osobiście, gdybyś mnie pytał o zdanie, wolałbym sobie kupić Motorola i do niej dobre słuchawki. Ale to ja. Ale jeżeli potrzebujesz flagowca, naprawdę flagowego, takiego, no to OnePlus, ale to porównujesz telefony z dwóch różnych segmentów rynku i pewnie w dwóch różnych cenach. No, tak, te ceny są też bardzo różne. No, jak cię stać, kup se OnePlusa. No tak ci powiem. Natomiast jeżeli wolisz zaoszczędzić, no to ta Motorola też jest całkiem w porządku. Szczególnie z drewnianymi pleckami, które fajnie wyglądają. A jeżeli chodzi o design, to ja w ogóle nawet, jeżeli przywiązujesz wagę tylko i wyłącznie do wyglądu telefonu, to zdecydowanie Moto. Ja Iba, cieszymy się twoim szczęściem. Bardzo fajnie, że ci się udało uzyskać kontakty. No to super. Napiszesz, co to było? Tak z ciekawości, żebyśmy wiedzieli. Bo to może jeszcze też komuś pomoże. Xiaomi Mix Flip czy Raz 50 Ultra? Co za pytanie. Ja tu widzę jednego zwycięzcę. No chyba że chciałbyś rozmawiać przez tą klapkę bez jej otwierania przy uchu, to wtedy telefon Xiaomi to potrafi. Natomiast cała reszta mnie mówi, kup sobie Razera 50 Ultra. Tak to jakby z mojego punktu widzenia by chodziło. Mordredo doprecyzował, że w porównaniu Moto i OnePlusa chodziło mu o aparaty, no to chyba raczej OnePlus. Czy pamiętajmy, że nie są to telefony z tego samego segmentu cenowego i nie można wymagać, żeby Edge 50 Ultra przeganiała flagowego OnePlusa, bo nie takie jest jej zadanie, jest dużo tańsza. Adaś, ty się iPhone'ami zajmujesz. Jest pytanie o FineWoven. O Jezu, jakie to jest złe! No, co prawda nie znam z autopsji, ale też uważam, że to jest złe. Ale to ja mogę ci powiedzieć. To jest tak złe, jak tylko mogło wyjść. Chcieli dobrze, a wyszło źle. Po pierwsze, ten pokrowiec już po dwóch dniach, trzech użytkowania wygląda, jakby był brudny, choć brudny nie jest. Szmata po prostu wygląda jak szmata. Widziałem zdjęcia. Po jakimś czasie wychodzą z niego nitki. U mnie się zaczął pruć wokół gniazda USB. No generalnie pokrowce nie, takie nie. Co gorsza ci powiem, że ten nowy wcale nie jest lepszy, bo zobacz, co się stało u mnie. Ja mam że ja często idę spać po ciemku już i podłączam telefon też po ciemku. I nie trafiając, no to jest trochę moja wina, bo nie trafiam od razu, jeżdżę po tym pokrowcu wtyczką, tak? Zobacz, co się zrobiło. To jest już ten nowy pokrowiec, czyli tegoroczny i też jest lipa. Także moje zdanie na temat pokrowców Apple jest takie, że nie są warte swoich pieniędzy. Lepiej kupić pokrowiec na iPhone'a ciutkę tańszy może, niekoniecznie aploski, albo kupić taki pancerny. Z tym, że w przypadku 16 musicie pamiętać o tym, że jest ten dodatkowy miziany przycisk i pokrowce firm trzecich, czyli nie aploskie, mogą z tym przyciskiem dobrze nie współpracować albo nie współpracować wcale, na to zwracajcie uwagę, bo ja już trafiłem pokrowiec, bo szukałem oczywiście kolejnego już, bo stwierdziłem, że ja sobie wolę kupić za dychę pokrowiec i go po miesiącu wyrzucić i wziąć następny, mieć świeżutki,
No widocznie tak mam. Zamiast wydać 200 od razu, lepiej po 10 co miesiąc i zawsze mieć lówkę. W każdym razie widziałem już, że Chińczycy obchodzą to tak, że robią wielkie, ogromne wycięcie na tym boku pod ten, w silikonach, pod ten klawisz. To też nie do końca jest według mnie dobre, bo tam się będzie brud gromadził. Mogą wpaść na przykład ziarenka piachu, to będzie się ruszało, a ramka jest błyszcząca. Jak kochacie swojego iPhone'a, a myślę, że jeżeli ktoś ma iPhone'a, to go kocha. To... Barti, można wracać do Spigena za każdym razem pod warunkiem, że się w portfelu coś ma. Gorzej jak użytkownik kupił sobie iPhone'a i nic mu w portfelu już nie zostało. W każdym razie no, do 15 kupowałem po prostu tanie chińskie silikony i dawały radę, po prostu je częściej wymieniam, bo one mają po prostu to do siebie, że żółkną. Zresztą markowe silikony te żółkną, mówcie sobie co chcecie. Spoko, ja iba, dzięki. Czarne jest białe. No. I patrzę, co tu kolega, a widzisz. No i pomogło. No to bardzo się cieszymy, że ci się z tymi kontaktami udało. Jak ktoś chce poczytać, to kolega rozwiązał problem z kontaktami, który miał, może się komuś przyda. Samsung Switch, tak nawiasem mówiąc, aplikacja, która jest moim zdaniem game changerem, jeżeli chodzi o przerzucanie z telefonu na telefon, a szczególnie jak przerzucamy Samsunga na Samsunga. Dwa telefony są bezproblemowe, Samsungi, jeżeli Samsunga na Samsunga za pomocą Smart Switcha, no i na iPhone'a. Wszystko przelatuje, nic nie trzeba z telefonem robić. Nowy telefon masz skonfigurowany, powiedzmy, w 10 minut, przy czym twoje roboty są 2 minuty. Po prostu podłączy ci pod... Też znam jedną markę, która to od lat robi. Nie mam problemu z przesiadaniem się ze smartfonu na smartfon. Widzisz, a ja zawsze miałem. Ja zawsze miałem, bo na przykład hasła trzeba było wprowadzać od początku, szczególnie jeżeli zmieniałeś markę telefonu. Prawda? A tu nic nie trzeba robić. Jestem nawet od razu zalogowany do aplikacji. Dobra, wróćmy. Oppo K12 Plus. Fajną ma nazwę kodową. Nazwę kodową ma PKS 110. A, to tylko starsi widzowie niestety kojarzą. Młodsi to już pewnie nie kojarzą, co to PKS. Nie, no niech teraz obejrzą młodsi. Jak nie widzieli, to pora nadrobić. Snapdragon 7 trzeciej generacji i to mi się już podoba, bo to jest dobry. Ma być fajny procesor, jest w zasadzie fajny procesor z tego, co widziałem, jak to. 80-watowe ładowanie i bateryjka fajna, bo 6400, przepraszam, typowa 6220 pojemność znamionowa baterii. Także jest moc, jeżeli chodzi o czas pracy, ale nie wiem, jaki jest czas pracy, bo nie podali zwyczajnie. Zresztą nawet jak podają, to są wartości abstrakcyjne. Będzie działał lepiej, niż gdyby miał baterię 5000 mAh. Otóż to. Jest fajny AMOLED 6,7, Full HD pracujący, z plusem oczywiście, 120 Hz odświeżanie. I z tego, co wiem, po 2 tiery dla pamięci użytkownika i 2 dla RAMu, 256 i 512, 8 albo 12 RAMu. Aparaty fotograficzne nie powalają niestety i to jest chyba najsłabszy element tej konfiguracji. Jest 50 plus 8 plus 16. To jest poprawny układ jak najbardziej, jak na dzisiaj. Natomiast, no mówię, nie powalają. I po raz kolejny mi się narzuca, że producenci troszeczkę przyhamowali z ilością aparatów z tyłu. Co prawda nadal się jeszcze trafiają po 3, niepotrzebne w konstrukcjach budżetowych. Natomiast jednak zaczęli po pierwsze oszczędzać, po drugie może do kogoś dotarło, że naprawdę pakowanie tam 2 do makro i 2 do rozmywania nie ma najmniejszego sensu, szczególnie jeżeli te aparaty mają identyczne właściwie parametry i są to takie same jednostki, wystarczy to oprogramować. I aparatem do rozmywania zdjęć będzie można robić zdjęcia makro i odwrotnie. No to tak. No ale... Idzie w dobrą stronę w każdym razie. Będzie mniej aparatów w smartfonach i to naprawdę, uwierzcie, wbrew pozorom nie jest źle, przynajmniej w tych tańszych konstrukcjach. W droższych może być dużo. Tam oczekujemy tego i na średniej półce. Oczekujemy tego, że będzie coś szerokokątnego. Bardzo się cieszymy, jeżeli jest coś tele, bo to zawsze sugeruje, że przynajmniej dwukrotne powiększenie będzie, a to jest fajna rzecz. I to takie, gdzie piksele nie wyłażą i nie skaczą człowiekowi do gardła. Także jest nieźle. K12 Plus. A
Poza tym jeszcze honory były. Co prawda ja wpakowałem do katalogu 60, już 60 i 60 Pro i was serdecznie zapraszam, bo można przynajmniej obejrzeć, jak one wyglądają, bo są oficjalne rendery. Są niektóre elementy specyfikacji i to też podane oficjalnie, dlatego założyłem te dwie karty i wprowadziłem to, co wiadomo. Na razie w tym momencie nie wiadomo wszystkiego. Pogadamy o nich, jak wejdą na dobre oficjalnie. Natomiast dwie konstrukcje, które się tak pojawiły i nie pojawiły, to jest Honor X7C 4G i Honor X7C 5G. X7C 5G to jest konstrukcja, jest powtórka z rozrywki. To jest powtórka któregoś Honora, który już na rynku w tej chwili jest. Nie pamiętam w tej chwili, którego, powiem szczerze. Natomiast X7C to jest konstrukcja stosunkowo nowa, chociaż też jest w zasadzie kopią jednego, właściwie to nie jednego, z pięciu co najmniej. Jest wariacją na temat. Są po prostu zmiany, się trafiły. I tutaj macie obie specyfikacje pełne, ze względu na to, że jedno jest, mówię, jedno jest dokładną kopią, a drugie jest bliską kopią. Wiem, jakie są różnice, w związku z tym mogłem te różnice nanieść. Jeżeli chodzi o tego 4G, to dla tych, którzy chcą, 5200 bateryjka, Snapdragon 685, IPS-owy wyświetlacz HD z plusem. 120 Hz odświeżanie, 256 plus 8 pamięć. I aparaciki, tutaj Honor postarał się wrzucić mocny akcent, 108 megapikseli, prawdopodobnie Samsung, ale głowy nie dam. Dwójka do rozmywania tła i ósemka z przodu. Te zdjęcia genialne nie będą, ale powinny być przynajmniej poprawne, jeżeli ten aparat jest dobrze oprogramowany, a Honor ma dobre oprogramowanie do aparatów, w związku z tym powinien robić całkiem ładne zdjęcia. Natomiast wersje 5G oparli na Snapdragonie 4, drugiej generacji, także poszli po taniości. 5200 również bateria, IPS-owy wyświetlacz 677 i 120 Hz odświeżania, ale tutaj mamy Full HD, także to jest taka różnica poza tym procesorem i 5G, które razem z nim wchodzi. 256 plus 4 wersje wyłącznie znalazłem w tej chwili. Wydaje mi się to niewiarygodne, powinno być więcej tych wersji, ale no cóż, no na razie mam takie dane. Powinno być prawdopodobnie minimum 6 i ewentualnie 8. I to 256 raczej w stronę 512 nie pójdzie. Możliwe, że się pojawi jeszcze 128-gigowa wersja. I z aparatami jest bardzo podobnie, z przodu jest gorszy, jest 50 plus 2, nie, no, z tyłu też jest gorszy, 50, a nie 108, tak, 50 plus 2 plus 5. Te dane oczywiście mogą się jeszcze zmienić, ale nie powinny, dlatego że ten smartfon ma identyczne oznaczenie z tym wcześniejszym Honorem. Mówię, wybaczcie, zamordujcie, nie pamiętam niestety nazwy tego wcześniejszego. Ma identyczne oznaczenia, przeszedł przez te same certyfikacje, są te same szczegóły techniczne. Może się zmienić pamięć, mówię. Tyle. Tak. No. Kolega pyta dwa słowa o Razer 50 Ultra. Słuchaj, zapraszam cię na naszego YouTube'ka. Tam jest recenzja moja tego telefonu. W skrócie, kupujesz sercem, nie głową, i jak kupujesz sercem, to będziesz zakochany w tym telefonie. Tyle. A resztę masz w recenzji, naprawdę, bo żeby tu, to już jest, żeśmy o niej nieraz mówili, żeby tu nie przeciągać, zapraszam cię na YouTube'a, jest tam recenzja, są przykładowe filmy, możesz zobaczyć wszystko o tym telefonie, odżałuj te 20 minut życia, poświęć mi je i posłuchaj. Albo na, dobra? Podwójnej prędkości, Adama, posłuchaj, wtedy jeszcze do tego będzie zabawnie. Albo tak. Też to będzie o połowę mniej życia straconego. Zapraszamy. Tak, ta, Dragon Ball był fajny, też go przez chwilkę miałem, ale go oddałem. Był rzeczywiście bardzo fajny i miał rzeczywiście aparat, od którego można by było oczekiwać więcej. Tak, to prawda. Ale dla fanów Dragon Ball tam były i naklejki, i były fajne teamsy, były na smartfonie. Był naprawdę bardzo sympatyczny. Ten Dragon Ballowy Realme. Pozostałe premiery tego tygodnia to są smartfony Tecno. I to jest Camon 30S, Camon 30 Leve. To jest tematyczny smartfon, bardzo ładnie wyglądający. Zachęcam, żeby zobaczyć, jak wygląda na MGSM. Spark 30 Pro i Spark 30C 5G.
Smartfony, to cóż, jeżeli chodzi o... No możemy o nich mówić, one prawdopodobnie wam się wymieszają, tym bardziej, że znowu Tecno zrobiło taki numer, który już robiło nieraz, mianowicie te smartfony, że tak powiem, różne smartfony występują pod tymi nazwami, tak? I ojej, no mnie trochę ręce opadają. Jak wrzucam... Może zajrzyjcie sobie do aktualności po kolei, sobie przyjrzyjcie albo na karty katalogowe, bo faktycznie oni trochę namotali, bo na przykład jeszcze był Camon 30S, ale bez 5G, czyli Camon 30S po prostu. Mamy Camona 30S 5G, również już dawno. Dwa zupełnie inne telefony, nazwa podobna, może się mylić. Natomiast wszystko, co mają wspólnego, to to, że te telefony są nieźle wyposażone jak na swoje ceny. No. Tak, to trzeba przyznać, że rzeczywiście jest... Agresywna polityka jest cenowa, jak naprawdę strzelił. Tecno robi coś takiego, jak Xiaomi robiło, wchodząc na przykład na polski rynek, tak? Te smartfony długo tanie nie będą, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany w tym sektorze ekonomicznym, całkiem fajnym smartfonem, z całkiem fajną specyfikacją, można się wśród Tecno rozglądać. To są smartfony, które całkiem nieźle wyglądają, jak Adam powiedział, mają całkiem fajne specyfikacje, natomiast ceny są nadal atrakcyjne, po prostu. Mnie się ten lewy obłędnie podoba, on jest w paski zielone i jest, kurczę, taki ładny, że hej, ładnie go zrobili. Co prawda skóra ekologiczna, skóra syntetyczna, znaczy jakiś plastik udający skórę. Niemniej nadal jest to fajne, no. A na przykład w Sparku 30C5G zrobili lepszy numer. Do zestawu dodawana jest naklejka tematyczna z Transformersami. Można ją sobie nakleić na tył telefonu, diametralnie zmieniając jego wygląd. A że tył jest płaski, to operacja jest prosta. Też fajny zabieg. No i co ważne, no Tecno jest jednym z ostatnich producentów, który jeszcze dodaje ładowarki, pokrowce, a nawet słuchawki i szkła. Zależy oczywiście od kraju, regionu. No ale ja mówię tak generalnie przeważnie u nas i tak samo robi Infinix, ale to nie dziwne, bo te dwie marki obie należą do koncernu Trenshin. No i nauchałem się, myślę, w jaki sposób mieszają, wymieniają i tak dalej. W każdym razie warto, jeżeli szukacie niedrogiego, ale dobrze wyposażonego telefonu i dacie kredyt zaufania nieznanym u nas, podkreślmy u nas, producentom, to można je rozpatrywać, bo rzeczywiście specyfikacyjnie nawet, słuchajcie, taki telefon, który... Co prawda, gdzie on tam się pojawił? W Indiach. W Indiach, czyli trzeba dojść i podać, ale w Indiach, kurczę, poniżej 500 kosztuje, a w zasadzie tam wszystko jest ok, poza pamięcią, bo ten najbiedniejszy tier pamięci to jest 4 plus 64 za biedny, ale mamy i NFC, i głośniki stereo, i IP54, i przyzwoitą baterię, i nie najgłupszy nawet procesor, bo Dimensity 6300. Za kurczę 500, no to u nas by było z 7, no. Może 8. No. Tak, kurde. Niestety, tak to wygląda. Nadal z sensem, no. Ja i Bamy też byśmy chcieli, uwierz, chcielibyśmy mieć polską firmę. Myśmy na ten temat już gadali swego czasu, to się po prostu nie uda. Po pierwsze, żadna z polskich firm nie ma takiego zaplecza technologicznego, żeby uruchomić własną produkcję. Po drugie, te firmy, które uruchamiają sprzedaż pod własną marką, nie są firmami, które by chciały sprzedawać drogie smartfony, dlatego że tanie smartfony sprzedają się. Drogi nikt nie kupi. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jeżeli... No nie chcę w tej chwili polskich firm, które sprzedają smartfony pod swoją marką, wymieniać. Znacie je na pewno doskonale. Natomiast żadna z tych firm nigdy się nie pokusiła o... Zresztą nie miałaby możliwości, mówię, technologicznych, bo nikt by im tego nie sprzedał po prostu. Niemniej nigdy się nie pokusiła o coś takiego, żeby złożyć smartfona, który byłby bardzo atrakcyjny i osiągnął co najmniej wyższe rejony średniej półki, tak? Średnia półka się trafia. Co jakiś czas, owszem, się trafia, natomiast wyższe rejony średniej, czy coś takiego, co ma już ambicje flagowca, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast to, co polskie firmy sprzedają, to jest to, co się sprzedaje najlepiej według statystyk, tak? Oni robią badania sprzedaży przecież, tak? I wychodzi, że Polacy kupują po prostu tanie telefony i smartfony. Tak, również telefony, bo
ponieważ mamy jedną polską firmę, która sprzedaje telefony i ma się nieźle. Smartfony też sprzedają, co prawda, ale sprzedają ogromną ilość telefonów i mają się nieźle. I druga ją goni, która ma trochę mniej tych telefonów, ale nadal ma w ofercie, tak? Co najmniej kilka, co serię telefonów wychodzi, a kilkanaście w przypadku tej drugiej. Zarówno ja i Jacek byliśmy świadkami próby zrobienia telefonu, nie smartfonu, telefonu, zaprojektowania telefonu od podstaw w Polsce i widzieliśmy, jak to się skończyło. No, znaczy, sam telefon był bardzo fajny. Mówimy w tej chwili o iPhone'ie, takim z metalową ramką, takim ciężkim bardzo. No, to był z serii tych wytrzymałych. Zresztą nawet nazywał się Patriot, jak te rakiety, albo po prostu Patriota. No i się okazało, że Polacy są patriotami do momentu, kiedy nie muszą za coś zapłacić i po prostu tyle. No, a koszty były duże, bo koszty pracy w Polsce są inne niż w Chinach. I no, wbrew temu, czego chciał były premier, no nadal nie zasuwamy za miskę ryżu, a poza tym nasza praca kosztuje nie tylko naszą płacę, ale też wszystko wokół. A były premier to tak mówił, jak jeszcze nie był premierem. Jak był premierem, no to już tak nie mówił. To był ten sam człowiek. On nie zaczął być innym człowiekiem, będąc premierem. Taki, ale nie ważne. Taki uczciwy, dobry człowiek. Proszę, wspaniały człowiek. Podobno popadł w niełaskę. O Jezu, ale schodzimy w politykę. Nie schodźmy w politykę. Chodzi mi o to, że u nas po prostu koszty pracy przewyższyły jakby możliwe zyski. I w tym momencie no, nawet samo zaprojektowanie designu obudowy było pewnie 3 albo 4 razy droższe niż w Chinach. Łukasz, no i tyle, no. A mówię, Polacy są patriotami, dopóki nie muszą zapłacić. I mogę się założyć, że nawet ci, którzy teraz deklarują, że kupiliby polski flagowy smartfon za, nie wiem, 5 tysięcy, to gdyby przyszło co do czego, to by nie kupili, kupiliby pewnie iPhone'a. Mogę się osłabić albo co chcecie założyć, żeby tak było. Znalazłoby się pewnie 2 czy 3, nazwijmy to, freaków, którzy by kupili, a z ciekawości kupię, bo mnie stać, a kupię, bo jednak wspieram polski przemysł i w ogóle, ale to by były pojedyncze osoby, a nie rzesza ludzi, która pozwoliłaby, żeby ten projekt się zwrócił. Bo koszt telefonu, jeżeli płacicie 3,5 koła za ten telefon, to nie jest tylko to, z czego on jest złożony, plus koszt zrobienia tego, pamiętajcie, tylko koszt zaprojektowania tego draństwa. I to są, wiecie, wiele składowych. Koszt całego backgroundu. No, pani księgowa, pani sprzątaczka, pan dozorca w takiej firmie nie produkują, nie biorą bezpośredniego udziału w produkcji, ale jednak się do tego wszystkiego składają, tworzą całość, firmę. Każdemu trzeba zapłacić. Cena telefonu ma sprawić, że te koszty wszystkie się zwrócą, a firma jeszcze zarobi, bo no, przedsiębiorstwo jest instytucją, która ma zarabiać, nie działać charytatywnie, prawda? Ale cześć, ja iba, dzięki. Dzięki, że wpadłeś. Polski telefon. Cholera, człowieku, weź i to zrób. Weź i to zrób. Bardzo mi się tak samo podoba, wiesz, to tak w odniesieniu do wszystkich twórców. Bardzo mi się podoba. A co ty się wygłupiasz na TikToku? Co to za robota? Zrób, pokaż, jak taki mądry jesteś. I bardzo mi się podoba, że już kilka osób, które rzeczywiście spróbowały. Miłego. Przyznało, mówi, choroba, to nie jest takie proste, jak się wydawało. Mówię, no patrz, niemożliwe. No shit, Sherlock. To jest tak, że po prostu jeżeli chcecie zostać producentem telefonów, to wystarczy zwrócić się we właściwe miejsce do Chińczyków, którzy proszą. Są serwisy chińskie dedykowane współpracy z Zachodem i tam każdy producent pokazuje, co ma, i jeszcze mówi, że to może być w pierdyliardzie konfiguracji. Jak się idzie do Chińczyka, to Chińczyk mówi tak, to możemy dać takie, to możemy dać takie, to możemy dać takie. Ramka jest stała, konstrukcja jest już zaprojektowana. Oni tych konstrukcji mają, no nie wiem, sporo już w tej chwili, szczególnie te firmy, które już są dłużej na rynku. Można wybrać telefon w takiej cenie, w takiej cenie i w takiej cenie w produkcji, a w takiej cenie to wam proponujemy to i to, a w takiej to i to, ale wyglądać będzie tak samo. No i już. Dlatego macie całą masę chińskich identycznych telefonów. Ja nie mówię o tych markach znanych. Mówię o markach wykorzystywanych przez operatorów. Jest, nie wiem, dawne Wiko, które tak naprawdę się nazywa Tinu. To jest firma Tinu, która to też już jest lepsza firma. Tak? To też nie jest taki Chińczyk spod krzaka.
Natomiast jest cała masa Chińczyków spod krzaka, którzy handlują w chińskich serwisach sprzedażowych albo również w europejskich czy w amerykańskich serwisach sprzedażowych. I te telefony występują i smartfony pod najbardziej egzotycznymi nazwami. Jak się rozejrzy, dawniej były w hipermarketach, teraz jest trochę mniej smartfonów w hipermarketach, no, z dziwnymi nazwami telefonów, ale nadal jeszcze występują. Tutaj Łukasz pyta o Huawei P30 Pro i ja za Huawei P30 Pro mogę ręczyć. Tak, nadal będzie działać, tak, nadal będzie działać fajnie, tak, to jest nadal bardzo fajny smartfon. Jeżeli chodzi o nową 9, to już nie ręczę. To był bardzo fajny smartfon swego czasu, w tej chwili aktualizacje prawdopodobnie go zabiją, chociaż nie wiem, trzeba by było spróbować. Natomiast P30 Pro mogę polecać ręcami i nogyma, ponieważ to dobry smartfon nadal jest. Natomiast czy Huawei porzuciłby swój OS, gdyby zdjęli mu bana? Czy byłby to PR-owy strzał w stopę? Huawei nie porzuciłby swojego OS-a, gdyby mu zdjęli bana. Huawei w tej chwili coraz mocniej wchodzi w swojego OS-a i będzie go kontynuował i to całkiem nieźle działa. Natomiast gdyby zdjęli mu bana, to wróciłyby po prostu na oficjalnej trąbie po prostu usługi Google. I to na pewno, i wróciłoby 5G, tyle by się zmieniło, natomiast z własnego OS-a by na pewno nie zrezygnowali. Harmony jest w tej chwili instalowane już na nowych smartfonach, również tych, które bliżej nas trafiają. W związku z tym tutaj nie ma chyba najmniejszych szans, to jest polityka bardzo konsekwentna i będą raczej szli w tę stronę. I to na wszystkich sprzętach, na smartfonach, na tabletach, w laptopach niektórych, prawdopodobnie tych ultrabookach, na pewno na tabletach i na smartfonach. No i jeżeli chodzi o smartwatche, tak? No i samochody. A jeszcze do tego jedną rzecz dołóżmy. To, żeby mieli zdjętego bana, to nie oznacza, że nie mogliby dostać kolejnego i na pewno by to ryzyko też mieli od razu wkalkulowane. Więc pewnie by się skończyło tak, jak Jacek mówi, po prostu wróciłyby usługi Google i tyle. I nic więcej. Tak, w tej chwili rzeczywiście jest tak, że te smartfony Huawei, które do nas trafiają, już trafiają z oprogramowaniem, które umożliwia samodzielne zainstalowanie usług Google. Są tutaj dwie chyba rzeczy, bo nie jedna. U mnie akurat w tej Purze 70 była jedna preinstalowana i to jest taki wirtual, takie miejsce wirtualne, które pozwala powiedzieć usługom Google, nie, my nie jesteśmy smartfonem Huawei, my nie jesteśmy tym smartfonem i pozwala zainstalować. W każdym razie z tym smartfon już przychodzi i można instalować. Nadal nie wszystko działa, bo jest problem z niektórymi usługami bankowymi, nadal. Nadal jest problem, będzie problem oczywiście z asystentem Google, no ale dzisiaj odpowiadałem na pytanie Android Auto. Nie, przykro mi, nie, ze względu na asystenta głosowego Android Auto chyba raczej nie. No ale możliwe, że to się zmienia przez cały czas, także możliwe, że za moment już będzie można. Diabli wiedzą tak naprawdę. No, bywają Chińczycy spod krzaka. To jest trochę tak, znaczy ja mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, że odnoszę się do firmy krzak, tak? Że to na takiej zasadzie. W Chinach to nie są firmy krzak, ponieważ one zarabiają miliony juanów i są to firmy bogate, natomiast u nas są w zasadzie zupełnie nieznane, ponieważ one nie występują pod własnymi brandami. One sprzedają smartfony tym, którzy chcą mieć smartfony z własnym brandem. Tak to wygląda. Dlatego mówiłem o Chińczykach spod krzaka. Nie mieliśmy z tymi ludźmi do czynienia i gwarantuję wam, że jakbyśmy chcieli mieć telefon z naszym logo, to byśmy po prostu już go mieli, bo to jest... Tak, słuchaj, może jakąś składkę warto zrobić na jakiejś ściepie, zebrać pieniądze i wtedy możemy wydać smartfona. W końcu te znane firmy tak robią. Płacicie nam na telefon, a my wam zaprojektujemy takiego flagowca, że się skichacie, naprawdę. Będzie miał polską markę. No. Tylko że będziemy dokładali chusteczki, żebyście jak się skichacie, to żebyście się mogli opetrzeć. Liczcie, że będzie tanio. A, no i ładowarki wam nie dołożymy już. Bo ładowarki, słuchawek, o kabelku pomyślimy. Może jak się ładnie uśmiechniecie podczas składki, to kabelek dostaniecie. Kabelek tak, ale ładowarek już nie będzie wolno dokładać, bo i tak byśmy musieli zaproponować wam wersję bez ładowarki, bo od grudnia tak będzie. Z końcem w zasadzie tego roku, przyjmijmy tak w dużym uproszczeniu oczywiście,
Będzie tak, że albo producent będzie musiał zaoferować telefon bez ładowarki, żebyście mieli wybór. Ewentualnie, jak będzie chciał, z ładowarką w pudełku. Jak myślicie, co zrobią producenci? Cieszcie się ładowarkami. Unia Europejska tak szybko decyduje. Cieszcie się jeszcze. No, a to jest... no kurczę, jednak... odłamek tego, że mamy USB-C. No ale dobra. Rafael, co to jest hipotetyczny abonament? Jeszcze a propos abonamentu, jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. Chyba nawet pisałeś o tym newsa. Że darmowy dostęp do internetu został. Ten się kończy. Tak, starczy tego dobrego. Ale nie. Nie będzie. Nie będzie. Nie. Plus będzie go miał dalej. Ale trzeba będzie płacić. Nie, no z ograniczeniem, tak jak było dotąd, do 512 możesz normalnie. Tak, 512, coś nie doczytałem w takim razie. Oczywiście. Okej. Nie musisz nawet karty wymieniać i tak jak dotąd płaciło się te no tam pakiety się kupowało, to nawet ceny zostały takie same i karty też nie trzeba zmieniać. Zmieni się nazwa usługi, tak? Pewnie trzeba będzie zaklikać nową umowę czy coś takiego. No w każdym razie... aktywować będzie, pewnie trzeba zadzwonić do tego. Tak naprawdę w sensie formalnym. O. Aha, system, gdzie Plus oferował umowę, gdzie wpisana była pożyczka w Plus banku na smartfona. No tak, no tak jest. No. Spotykam całą masę ludzi, którym się wydaje, że dostali taniego smartfona. Nie, nie dostaliście taniego smartfona, po prostu go spłacacie przy abonamencie. No, dokładnie, nie, no ale to jest normalne. Natomiast tak, no to jest normalne. No. Nawet firmy wypożyczające smartfony, które, nie wiem, próbują coś u nas działać, to też mają te umowy tak skonstruowane, że oni was prześwietlają na wylot i też wam, też widniejecie jako, że tak powiem, zadłużeni na kwotę telefonu. Tak, tak. Także to też bierzcie pod uwagę, zanim coś podpiszecie, przeczytajcie 3 razy, a jak nie jesteście pewni, to odżałujcie 200 na radcę prawnego, który to za was przeczyta i wam wytłumaczy, co jest nie tak w tej umowie, bo generalnie w każdej umowie jest coś nie tak, no, bądźmy szczerzy. Może ja mam manię prześladowczą, ale tak naprawdę... Tak, Rafael, masz rację, tylko że wiesz, pamiętaj jeszcze jednej rzeczy, nie dzwoni do ciebie twój operator, dzwoni do ciebie agencja twojego operatora. Agencja to jest zupełnie inna firma, która pracuje dla twojego operatora. I agencja ci powie wszystko i zrobi wszystko i zadzwoni do ciebie na rok przed zakończeniem umowy albo jeszcze wcześniej, żebyś wziął drugiego smartfona, żebyś wziął drugą kartę, żebyś wziął modem, żebyś wziął dodatkową usługę. Wszystko, ponieważ ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, mają prowizję od tego, że ci coś wepchną. Koniec. Nie potrzebujesz, czy nie potrzebujesz. Jak masz słaby charakter, to niestety możesz się złamać. Bo przecież takie fajne atrakcje. A najlepsze jest to, że... Nie zawierajcie umów przez telefon. Nigdy nie zawierajcie umów przez telefon. Ale najlepsze jest to, słuchajcie, że jeżeli macie jakiś stary abonament, jesteście z niego zadowoleni i jest niedrogi, to nie kombinujcie z nowym, nie dajcie sobie wcisnąć na tego. Tak. Ja bardzo się śmieję, bo nawet ostatnio miałem telefon od pani z pewnej sieci, z której korzystam, ale nazwy z litości nie wymienię. Jechałem samochodem, odebrałem na zestawie. Dzień dobry. Ma tam ofertę. No dobra, tylko proszę pani, ja w tej chwili płacę tyle za tyle. Jeżeli pani oferta, którą chce mi pani przedstawić, jest mniej opłacalna, to dajmy sobie spokój, szanujmy nawzajem swój czas. Po czym pani mówi, na pewno się panu opłaci i napierdziela mi ofertą, gdzie jest mniej, ale za to drożej. I ja panią przerywam i mówię, proszę pani, ale ja wyraźnie prosiłem. Jeżeli ma być drożej i gorzej, to ja nie chcę. Ale proszę pana, to jest nowa oferta. Mówię, ale ja mogę mieć starą. Mnie z tym jest dobrze. No i po prostu w pewnym momencie już się wkurzyłem, rzuciłem słuchawką, bo po prostu, no ja wiem, że ich rolą jest sprzedawać, ja im bardzo współczuję tej pracy. Niemniej, kurczę, no właśnie też szanujmy swój czas, bo ja bym miał dużo lepszy, powiedzmy, client experience, wrażenie klienta po rozmowie, gdyby pani powiedziała, wie pan co, to przepraszam, nic na razie nie mamy, ale ja sobie zapiszę z pana wymagania, nieważne, czy by zapisała, czy nie, pewnie nie, ale ja sobie zapiszę pańskie wymagania, jeżeli będziemy mieli coś, co chociaż w miarę panu będzie pasowało, to wtedy dopiero zadzwonimy. Ale nie, tak się nie da zrobić. Oni mają po prostu dzwoń,
wkurzaj ludzi. No i w tym momencie ja byłem tylko zirytowany. Pani pewnie powiedziała, znowu się nie udało i złapała dołek. Whatever, a można było zrobić to prościej. No okej, okay, dobra, to ja... Nie złapała dołka, kurczę, chyba że zaczynała pracę. Słuchajcie, czemu wy współczujecie tym ludziom? Naprawdę, zazwyczaj jeżeli moja praca mi się nie podoba, jeżeli wiem, że robię ludzi w balona, jeżeli wiem, że nie lubię tego, co robić, zmieniam pracę. No kurde, no. Jeżeli siedzę w takiej pracy przez 2 lata, pożera mnie stres. Nie mam z tego żadnej radości, nie mam satysfakcji z nabijania ludzi w butelkę, nie mam satysfakcji z zarobków, które dzięki temu mam. Kurde, niech zmieni pracę. W momencie, kiedy do mnie ktoś dzwoni, chyba że jest rzeczywiście bardzo grzeczny, jak ktoś zaczyna napierniczać, mówić, to w zasadzie odkładam słuchawkę nawet bez rozmowy jakiejkolwiek. Jak tak napiernicza, Jacek, to pewnie jest bot. Natomiast jak ktoś mówi dzień dobry, czy mogę, no to wtedy się jeszcze zastanowię, mówię albo dziękuję bardzo, już mam jakąś ofertę. I to nie chodzi mi tylko o abonament telefoniczny, są również różne inne rzeczy. Albo mówię, o dobrze, no to rzeczywiście mogę posłuchać, tak? Ale przez moment, jeżeli ktoś zaczyna marketingowym bełkotem jechać, po prostu mówi, że jest nowe, lśniące, lepsze, wspaniałe, będzie mi świetnie i przecież chcę oszczędzać. Nie, przepraszam bardzo, nie dziękuję. Jacuś, a mówię, nie współczujcie tym ludziom. Jeżeli się pracuje w tego rodzaju usłudze, to znaczy, że chce się to robić. Bo jak się nie chce, to się pracę zmienia. Im szybciej, tym lepiej. No poniekąd tak, ale wiesz, no żadna praca nie hańbi, natomiast no faktycznie... Ale ja nie mówię, że hańbi, jeżeli mówiłem, jeżeli ktoś chce to robić, to niech robi, nie warto mu wtedy współczuć. Jeżeli nie chce, niech nie robi i tyle. Więc ci tak, jeżeli ktoś chce to robić... Mnie nikt nie współczuje, nie wie ile siedzę, ile robię, ile muszę nadgodzin zrobić, nikt mi nie współczuje. I... Ale wiesz, tu chodzi o to, że jeżeli coś robisz i chcesz to robić, to rób to dobrze albo wcale. No i a ci ludzie to robią źle po prostu. I jeżeli, no tak jak mówisz, chcą to robić. Ale, a ty wiesz, to jest zupełnie inna sprawa. Źle jest dzisiaj normą po prostu. To oni mają to tak robić, dlatego że nad nimi siedzi ekonom. Jeżeli próbują robić po swojemu, to ekonom wali w łeb paletką. To się nie da inaczej. No to dlatego fakt, mówię, że... trzeba to po prostu lubić, żeby to robić, inaczej się nie da. Tak naprawdę księgowi zgotowali ludziom ten los, to jest inna para kaloszy, bo bez nich mamy takie telefony, takie samochody teraz i wszystko inne. Znaczy, wiesz, nawet nie mówię o księgowym, mówię o menadżerze, który siedzi nad tym. Księgowy jak najbardziej, też trzyma menadżera z kolei za albo szefa menadżera. Zawsze między powiedzmy kierownikiem a szefem jest dziś księgowy. No nie, ja, Bartek, ja wiem, ile jest umów zawieranych przez telefon, dlatego mówię, uniknijcie tej pokusy, nie zawierajcie umowy przez telefon, naprawdę, bo to po prostu później nie ma jak odkręcać. No. Tak, ale to, co Bartek poruszył, przestrzegajcie rodzinę, znajomych, sąsiadów, przyjaciół, szczególnie tych w podeszłym wieku, żeby tego nie robili. Przestrzegajcie, żeby nie chodzili na pokazy, kurde, zdrowotnych koców, ganków, etc. Po prostu starszych ludzi trzeba uświadamiać, bo oni, kiedy dorastali, kiedy byli młodzi, dojrzewali w ogóle i zaczynali swoje życie, nie mieli takich zagrożeń i dla nich to jest nowe i inaczej odbierają to niż my, bo my od razu wiemy, że to jest wał. A ci ludzie jeszcze nie wiedzą. Dlatego apel na bazie tego, co napisał Bartek, że starych ludzi głównie się robi. Starych, przepraszam za wyrażenie. Starszy. Senior. Wiesz, my jesteśmy starymi ludźmi w zasadzie, ale tak. W podeszłym wieku, w waszym otoczeniu, żeby uważali. I tak samo ludzi mniej świadomych, po prostu technologicznie, mniej świadomych generalnie tych zagrożeń. Jeżeli tylko możecie, przestrzegajcie, ostrzegajcie, tłumaczcie ludziom, mówcie im o tym. Bo to jest mega ważne, żeby oni wiedzieli, a wy, jeżeli na przykład przekazujecie wiedzę swojej babci, babcia sąsiadce, mówiąc, że wnuczek tak powiedział, to jest dobra wiedza, bo oni kupują tą wiedzę. Kiedy im to powie pan w telewizji, bo takie rzeczy też się dzieją oczywiście, to działa trochę mniej. To wierzcie mi, najlepiej działa szeptanka taka właśnie w rodzinie, wśród najbliższych, bo wtedy oni ufają w to, co mówisz. Dlatego róbcie to, mówcie o tym. Tak, na pewno. Trzeba pamiętać, że przez telefon się niczego człowiek nie dowie. Nie dowie się przede wszystkim, czym się różni nowa umowa od starej. A jak ta umowa przychodzi kurierem, bo umowę oczywiście nie podpisujecie przez telefon, umowa przychodzi kurierem, jeżeli się na gębę zgodzicie przez telefon. Zresztą wiecie pewnie o tym.
Nikt tej umowy nie przeczyta w momencie, kiedy ona przychodzi z kurierem, bo kurier stoi i tupie nogą i czeka, aż mu podpiszecie i po prostu oddacie papier. Chce lecieć. Nikt tego nie przeczyta, nawet jeżeli przeczyta, to nie zrozumie część. No i to niestety tak jest. Nie byłoby nic złego w zawieraniu umów przez telefon, to znaczy inaczej, nie w umawianiu się na umowę przez telefon, gdyby wcześniej tę umowę mieć i przeczytać dokładnie, ze zrozumieniem, co tam jest, porównać ją ze swoją poprzednią ofertą, kto to robi. Ja podejrzewam, że wszystkich 5 Polaków to robi w całej Polsce. Exactly. Wszystkich 5 rzeczywiście czyta całą umowę przed wymianą, sprawdza wszystko dokładnie. Jeszcze do tego mają prawdopodobnie tytuł prawniczy jakiś i wtedy mogą sobie zawierać umowę przez telefon. Cała reszta albo nie zauważa, że doszła nowa usługa, za którą płacą i nawet nie wiedzą, że płacą, albo nie zauważa, że straciła, nie wiem, tanie rozmowy do Stanów, ale były tanie rozmowy z rodziną, ale był i nie ma. No ale jest nowa umowa, tak? Nowa i błyszcząca. Masz nową, błyszczącą umowę, zapomnij o starej. Jak to wygląda? No dobra, ale dosyć już na ten temat. To nie jest tak, że was zniechęcamy do podpisywania umów operatorskich, tym bardziej, że nie bardzo jest inne wyjście, jeżeli się chce korzystać ze smartfona. No ale uważajcie. Ale trzeba po prostu uważać i przestrzegać rodzinę, szczególnie tych, którzy no, nie do końca wiedzą, co robią w momencie, kiedy chodzi o duże zwały tekstu, tak? I ulegają miłej pani, bo ale ta pani tak miło mówiła, ale tak zachęcała, ale mówiła, że będzie lepiej przecież, tak? No. Bo nadal jest tak, rzeczywiście jest bardzo wielu ludzi, niekoniecznie starszych, którzy po prostu ufają, jeżeli ktoś im coś powie. To jest dziwne. Ja wiem, że większość wyjadaczy internetowych i różnych innych to nie. Ale nadal jest cała masa ludzi, którzy wierzą, jak im się coś powie. No, dokładnie. Dobra. A potem, że ktoś powiedział, a zginął zapis rozmowy na przykład, tak? No i tak to wygląda. Dobra. I myślę, że już na ten tydzień kończymy, bo już żeśmy mocno was przetrzymali, bo dobrze ponad godzinę. No ja namawiam, żebyście obejrzeli tego Sparka, nie Sparka, tego Tekno Lewe. Ja tak. Wiem, że lewe, to lepiej po to nie sięgać, ale akurat tutaj mamy wyjątek, ładnie wygląda. I tak go tak. w Polsce nie kupimy. Mówię, telefony wyglądają fajnie, bo mają dobry ten faktor możliwości względem ceny, także. Tak, Rafael, masz rację. To jest cała dodatkowa nauka, są podręczniki od tego. Jeszcze, nie wiem, dobre 10 lat temu, jak pracowałem w zupełnie innym miejscu, wychodziły podręczniki do NLP, które w sposób jasny i klarowny tłumaczyły, jak robić ludzi w bambuko i sprawiać, żeby robili i mówili to, co chcemy. Dokładnie. Daje się to zrobić. Jest cały przemysł temu poświęcony. Ludzie, którzy kończą marketing, znają jakby sprawę i wiedzą, jak to wygląda. Ci, którzy później idą pracować w marketingu czy w reklamie, trafiają się tam na szczęście bardzo fajni ludzie. Pozdrawiam wszystkich naszych znajomych i przyjaciół z marketingów różnych warszawskich, bo podziwiam tych ludzi, że potrafią pozostać ludźmi, mimo tego, że pracują w takiej dziedzinie, która no, mnie ni choroby, ni do końca nie pasuje. Ale jasne. Pozdrowienia serdeczne również dla was. Rzeczywiście kończymy, bo dzisiaj przekroczyliśmy wszelkie normy. Przekroczyliśmy sromotnie. Myślę, że za tydzień się widzimy, ale to powiem wam w live'ach tygodniowych, jak się będziemy tam widzieć. Gdyby nas miało nie być, to wam o tym powiem. Na ten moment chyba będziemy. Dzięki, że zajrzeliście. Zapraszamy na kolejne live'y w tygodniu. Dokładnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć, cześć.